Zwróciliście uwagę, jak ten chłop tutaj nagabuje, żeby zobaczyć jego towary? Pada deszcz, a chłop ma odsłonięte dywany. No winszuję pomysłu. W każdym razie, moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Wiedźmin 3. Dziś, moi drodzy, rozwiążemy zagadkę tego, dlaczego ja tak mocno obrywałem i co stało za tym, że tak średnio poszło, jeżeli chodzi o tę walkę między innymi i tak dalej. Otóż wytłumaczyliście mi to dość dosadnie. Okazuje się, że no kurczę, być na poziomie, załóżmy tym 29, i walczyć z przeciwnikami zbliżonymi poziomami, a posiadać zbroję z poziomu 20, to trochę średni pomysł. I warto byłoby, kurczę, zainwestować w coś lepszego. Także myślę, że w tym momencie, moi drodzy, w tym tychmiast, to sobie zaraz przemedytujemy. Natychmiast, kurczę, ekwipunek, alchemia, rzemiosło, właśnie, czekaj, kurczę, rzemiosło. Trzeba by sprawdzić, czy możemy wytworzyć jakikolwiek pancerz, który będzie mniej więcej chociaż do naszego poziomu, czyli nawet jeżeli będzie 28. Radzicie zrobić gryfa. Ty, napierśnik z Banart. O! Ale nie chcę. Mówicie, żeby zrobić... Ja będę chodził w wiedźmińskich, ale mówicie, żeby zrobić właśnie gryfa. Aha. Odporności na kłute, obuchowe, cięte i tak dalej. Aha. Ale jakbyśmy zrobili jeszcze podbicie na gryfa. Czekaj, wyśmienita zbroja, o, wiedźmińskiego cechu, ty, to możemy wyśmienito zrobić. Nawet nilfgaardzkiego gwardzisty możemy. No dobra, ej, to czyli możemy na spokojnie zrobić sobie to, cechu kota. Dobra, i myślę, że nie licząc tego, że na dobrą sprawę tu nie daje nam odporności na potwory aż takiej, to i tak będzie warto... po prostu to zrobić. Dobra, ty, to zróbmy. Zróbmy sobie pancerz kota ulepszony. Ten najlepszy. Gdzie my mamy tę naszą pasiflorę? Tutaj. No, w każdym razie. W każdym razie w ogóle chciałem nagrywać hobo dzisiaj. Ale kurczę, wszedłem w ten tytuł. I chwilę pograłem. I tak, nie dość, że zaczął padać śnieg. Była noc. Do tego dosłownie po chwili. Zaczął padać deszcz. Ja mówię, no ludzie, ej, nagrywałem przez... Włączyłem nagrywanie i to się nagrywało przez bite 20 parę minut. I koniec końców wyłączyłem ten tytuł, bo stwierdziłem, że nagrywanie w takich warunkach nie ma po prostu najmniejszego sensu. Nie dawało mi żadnego fanu. Ulepszona zbroja, dobra, to jest to na pewno. Ulepszone buty, to też to. Mistrzowska zbroja wiedźmińskiego cechu wilka. Skąd ja to posiadam? Skąd ja to mam w ogóle? A rękawiczki? Jakieś spodnie, coś? Ulepszone rękawiczki. I ulepszone spodnie, proszę bardzo. Dobra, idziemy szukać jakiegoś płatnerza. No, w każdym razie jak zobaczyłem, kurczę, ile mi to ile to w ogóle materiału pochłaniało, żeby... dało się cokolwiek zrobić, gdziekolwiek iść, cokolwiek, kurczę, pójść, przeszukać i tak dalej, no ta temperatura i tak... Ta gra jest tak niesamowicie trudna w ogóle. Czy to jest po prostu coś nie... Ja nie wiem, ja tego nie ogarniam. Ja nie umiem w ten tytuł grać. Nie potrafię. Ja przestaję czerpać radość z grania w ogóle w hobo. Tam jest tyle, kurczę, problemów i tyle sytuacji, kiedy ja muszę przestać po prostu nagrywać. Bo nie da się, po prostu się, kurczę, nie da. Także z góry sorki za to, że powtarza się cały czas Wiedźmin i właśnie dynastia japońska Sengoku nasze, zalesie tylko japońskie, które notabene już się skończyło. Znaczy, skończyło się, wy to oglądacie chyba odcinek tak na dobrą sprawę przed końcem. Ale generalnie... Generalnie już jest koniec, na chwilę obecną oczywiście. Bo iż gdyż ponieważ, no praktycznie osiągnęliśmy... Jak tam? Cześć, cześć. Właściwie to ogarnęliśmy wszystko, co się dało ogarnąć i tak naprawdę... Chcę obejrzeć twoje towary. Myślę, że dobrym pomysłem będzie wstrzymać się z tym wszystkim
poczekać do momentu... O, właśnie, ty, weź to kup ode mnie, co? Poczekać z tym wszystkim, aż wejdzie jakaś lepsza aktualizacja i wtedy coś ewentualnie pokombinować. Bywaj. Jeżeli chodzi o Sengoku oczywiście, bo jeżeli chodzi o Hobo, co mogę dla ciebie to ja się zrobić? Zaczynam zastanawiać, czy w ogóle to kontynuować. Naprawdę, jest tak ciężki ten tytuł. Jest tyle, kurczę, problemów, z którymi trzeba się tam mierzyć, że to jest po prostu nie do ogarnięcia, nie? Albo ja robię wszystko za bardzo na hura i to wymaga masy czasu, albo chodzi nie wiem. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Albo nie wiem. Także dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy faktycznie według was powinienem kontynuować to Hobo, czy też może lepiej to odpuścić, ten temat. Czy ty masz coś takiego? Nie masz sztabę ciemnej stali. Skąd ja mam wziąć sztabę ciemnej stali? Dobra, to czekaj. Potrzebujemy sztabę ciemnej stali, to na pewno, dobra. Gdzie jest ta zbroja kota? Zbroja kota, zbroja kota. Proszę bardzo. Czego ty nie masz? Dwie merytowej blachy też nie masz. O ludzie, nic nie masz w tym sklepie. A może rękawice chociaż mi zrobisz, co? Co ty na to? Oczywiście, że nie. Dwie ciemne stale. I dwie blachy, dwie merytowe te. Ja mogę wytworzyć takie blachy? Blacha z ciemnej stali. Wymaga dwóch sztabek. Ja nie mam nawet sztabek, czekaj. Ty, sztabę ciemnej stali możemy wytworzyć. Ha? Kurczę, ty! Fajnie. Ja nie wiedziałem, że mogę to sam wytwarzać. Dobra, ty, sztaby dwimerytu, dawaj mi dwimeryt wytwórz. Dobra, i czy mogę zrobić płyty dwimerytowe? Od razu? Tak. Ha! Śmiesznie. Dobra. To weź mi teraz powiedz, czy możesz mi wytworzyć te wszystkie moje rzeczy, których ja potrzebuję od ciebie. Mogę! Fajnie! To dawaj to od razu. Wyśmienite buty. Wyśmienita zbroja. Tak, to to? Tak, cechu kota, dobra. I rękawice jeszcze. Czekaj. Wiedźmińskiego to nie. Wiedźmińskiego. Wyśmienite rękawice wiedźmińskiego cechu. To wytwórz. I buty jeszcze, kurczę, potrzebuję. Czekaj. Ta, spodnie potrzebuję, a nie buty. Spodnie warto mieć. No i sztos. A może cechu wilka, kurczę? Też są na 29. I one są na potwory. No i kurczę, tu już się zaczynam zastanawiać. Spodnie wiedźmińskiego cechu wilka. Potem byśmy zrobili sobie ulepszone, a potem byśmy sobie zrobili wyśmienite. Ty, to weźmy tak zróbmy może, co? Czekaj. Czym się różni to? Albo lepiej. Zróbmy może coś takiego, moi drodzy. Nie, no spoko, bywaj. Bywaj. Beno, czekaj. No nie jest taka duża różnica, jeżeli chodzi o pancerze i tak dalej. Dobrze, jeszcze to od razu, dzięki. Premie stają się aktywne do ulepszenia elementów do poziomu arcymistrzowskiego. A idź ty. No dobra, czyli jest tak. Super. To teraz weź mi pokaż... Jeszcze raz. Geralt, miło. Tak, 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 potrzebuję nowego pancerza, tak, tak, tak. Chodzi. Tak, tak, tak. No. Buty cechu wilka. Pokaż mi, jak wyglądają wyśmienite buty cechu wilka. Czy są lepsze niż te nasze? A mogę jakoś to porównać jeszcze? Tu nie ma odporności na żywioły, ale są na zadawane przez potwory i obrażenia obuchowe większe. Pancerz niby ten sam.
mówiliście o gryfie. Dlaczego gryfa powinienem zrobić? Co jest takiego z gryfem, że się bardziej opłaca? A potwory. To już wiem, co jest z gryfem. Dobra. To w takim razie... Zróbmy może faktycznie tak. Napraw wyposażony, tak? Kurczę no. Bywaj. Bywaj, bywaj. Zróbmy może tak. To trzeba się kurczę przygotowywać przed tą walką i to tak coś czuję, że konkretnie trzeba się przygotować, a nie tak na łapu-capu. Przepraszam, z walką. Chamstwo wszędzie, kurwa, chamstwo. Powiedział chłop, który ciągnął gluty i je połknął. Przekaż. Dobra. Mamy jakiś mieczek, który będzie lepszy niż ten na... What? A, przedmiot jest wyposażony, plus 226. Co? Jakim cudem nasz wyposażony ma o 226 damage'u więcej? Level 24 w ogóle, to wszystko jest... Level 3, level 2... To jest na level 13. Białego tygrysa zachodu, o kurczę, pieczony. Aha, to był ten samurajski ten secik. No okej. Ale dobra, zostańmy przy tym, co mamy na razie. Zostańmy przy tym, co mamy. I kurczę, ty, a Baron by mi nie pomógł przypadkiem w tej walce? A Barona nie ma przecież, no tak. Dobra, z sierżantem też nie za bardzo jest co gadać. On nas nie za bardzo już lubi. No ale dobra, mamy zbroję na 29 poziom. Myślę, że będzie już lepiej. No to co? Może byśmy się udali na tę wyspę mgieł, co? No bo kurczę, czemu nie tak naprawdę? Ty, a co to jest za miejsce w ogóle? Tu można użyć magicznego kaganka. Co? To już mi to aż tak podświetla? No to fajnie, ty, to może... Spróbujmy się tam udać. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ale później idziemy na wyspę mgieł. Tylko czekaj. Trzeba tak. Praktycznie ja mówiłam, mu dach połatwiej. Znowu nam do chaty napada. Siema. Magiczny kaganek, dziękuję. Deszcz. Cieszę się, że jesteś bystry. Widać, szkoły nie opuszczał. Nareszcie. A? Wybaczysz mi. Już wybaczyłam. Co? Aha, czyli to była taka aktualizacja do questa jakby, co? No, ciekawa rzecz. Fajnie. Szkoda, że jeden punkcik tylko, a nie coś więcej, no ale, ale i tak spoko. Już ta woda szaleje, coś. Dobra, no to co? No, ja nie będę tak naprawdę ciągnął tego. Nieskończoność. I idźmy, kurczę, na wyspę mgieł. No bo co innego nam zostaje? Kai jest ta wyspa mgieł. Ty, ale ja jestem na Skellige, to gdzie ja mam się udać? Czekaj. No udaj się na Skellige. Super. Gdzie? No nie gadaj, że coś się zbugowało. Chyba, że po prostu mam się udać na Skellige i mi wtedy powie, gdzie to jest. Dobra, to dawaj tu na razie. Nie umy nie było łatwe, ale powiodło się.
dzięki połączonym wysiłkom. Ajajajajaj, powiem wam, że kurczę, z jednej strony nie chcę iść aż tak bardzo do przodu, a z drugiej strony kurczę, no. Kusi, porobiłbym jakieś poboczne jeszcze, ale generalnie kusi, żeby ruszyć, to w końcu znaleźć tą Cyrillę, czy to tam. Że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Aha. Czyli że musiałem się tu udać, dobra. Aha. Nawet z tego znaczka zejdziemy sobie na dół. Nie będę dreptał taki kawał drogi. Nie oszukujmy się, to kurczę nie ma sensu. No dobrze. A właśnie, jeszcze, no kurczę, zapomniałbym całkowicie, przecież byście mnie zjedli za to. Mapa świata, zadania, postać, właśnie. Dobra, tak sprawdzałem jeszcze tylko, czy kurczę się nagrywa to wszystko tak naprawdę. Nie chciałbym się natknąć na jakieś problemiki techniczne. No ale tak, mówiliście, że warto i to bardzo, bardzo warto byłoby pójść w Quen. Rozładowanie tarczy, spotęgowanie, moc Quen. Zwiększa znak, moc znaku Quen o 10%. Regeneracja wytrzymałości w walce. No dobra, czyli co? Czyli mam ogólnie w tego Quena iść, te? W akcji podobno nie ma sensu. Mówiliście, że to jest takie se. Daleki art zwiększa zasięg. Art działa na wszystkich przeciwników wokół. Szansa na powalenie jest wtedy mniejsza o 21%. Zwiększa moc. Art zadaje teraz 100 obrażeń. Obrażenia skalują się wraz z poziomem przeciwnika, okej. No dobra, no to co? No to myślę, że... Jak mówicie, że warto. Ile jeszcze muszę wydać punktów? 2. Zwiększa moc znaku Irden 10. Może faktycznie byśmy w znaki poszli, kurczę. I co ja mam teraz użyć? To jest wrzucone. Magiczna pułapka. Myślę, że będziemy wyrzucić na chwilę obecną. Zwiększa moc znaku Quen. Dobra. Akcji musi być. Kolejny atak po udanym kontrataku. Rzadko kiedy udaję, robię kontrataki. Ale kurczę, siła ataku plus 14. Dobra, to zróbmy może tak. Wywalę to na chwilkę. Odbija 30% pochłoniętych obrażeń w atakującego. Też wydaje się być ciekawe. No i to Igni, kurczę, bym gdzieś wrzucił. Odpycha i rani przeciwników. Aha, to jest potrzebne. Czekaj, co my tu mamy? Maksymalny udźwig smakosz. Tego smakosza bym wyrzucił, po co nam to? Dobra, i dajmy sobie to. I kurczę, pod znaki żeśmy poszli. Najwyżej, jeżeli coś nie pyknie, coś pójdzie kompletnie nie tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, najwyżej się to cofnie i nic złego się nie stanie. Jejku, jesteś upiorem z Berhogu? Nie. Jestem upiorem z twych snów. Aha, to jeszcze ja muszę sterować. No dobrze, nie będzie. Ile? Nie mam tu żadnego... Ej, mam. Kurczę, już myślałem, że będę musiał płynąć te 2000 km. Czy ile tam tego było i co tam było jeszcze do znalezienia, czekaj. No, my tu w ogóle nie byliśmy jeszcze. Czekaj, stocznia Undvik.
Jakoś kurczę, nie pamiętam tego. Dobra, przepłyńmy sobie tutaj. A, dobra, już pamiętam. Już wiem, co to za miejsce. Już mi się kurczę nie podoba to miejsce. Chciałem zobaczyć sobie te znaki zapytania, ale... Jezu, tu topce, tam jakieś... A idź pan! Skellige jest niesamowite wizualnie. Jest naprawdę przepiękne, ale jeżeli chodzi o walkę tutaj i w ogóle to wszystko, to... To jest najgorsze na świecie. Aha, pewnie się jeszcze okaże, że będę musiał faktycznie dookoła gdzieś tam iść. Bo tak jakbym sobie tego życzył, to ja pewnie nie przejdę, nie? Ty, ale czemu nie mogę szybciej płynąć? Miała być wyspa mgieł. No i kurczę, jest mgła. What za gwost. W ogóle kurczę, tak sobie... uwaga, wykonaj zapis stanu gry. Przełomowy moment. Jejku. Gdzie mam kursor? Dobra, zapisz. Tak. Jeżeli coś się kurczę nie powiodło, jakiś quest się nagle zakończył, to go jak najbardziej cofnie. W sensie zapis. No. Ja teraz siedzę cicho, bo kurczę, będą ciekawe rzeczy. A historyjkę to jeszcze wam opowiem. Bo jest warta tego, żeby ją wysłuchać. Odczarowanie Umy nie było łatwe. Ale powiodło się, dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Żebyś patrzył przed siebie. Aha, on patrzy przed siebie. Dobra, nie było tematu, no. Nie wiedziałem. Aha, jeszcze ja mam płynąć. Dobrze. Czy ty chcesz rozwalić do końca tę łódeczkę? Jo, bokiem. Prawie. I dziadu jeden. Kurde no. Nie możesz mi po prostu pokazać, gdzie to jest? Se sam bym dopłynął. Co mam robić? Aha. No to fajnie masz, no. Jezu, jakie syreny, jakieś kurcze rzeczy. Jak ja mam z tym walczyć, niby? Jum, bokiem. Płyń, płyń, łódko ma. Zbijaj się wśród fal. Na wstecznym, ti. Dobra. Dziak. Szybki zapis. YOLO! Bierz miecz. Quen.
powinno być ok. O kurde, dostał mnie. Co mnie straszysz? Gałganie jeden z drugim. Jesus. Lecz się, Geralt. Lecz się. Trzeba skupić teraz, a nie gadać. A w głowie cały czas mam tę historyjkę, którą chcę kurczę powiedzieć. Także to nie do końca takie proste. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Halo? Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspirację szlak trafił. Coś ty za jeden i czego tu szukasz? Szukam dziewczyny o popielatych włosach. Wiedźmin. Idź sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Ilu was tam jest? A co, prowadzisz spis powszechny? Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt, przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zebrały bestie. Aż w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie dziw się, że jesteśmy nieufni. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże już spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Co? Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. Mnie nie musicie się obawiać. Jak powiedział lis do stada kurcząt! Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie będę ryzykował. Dobra, czego chcesz? A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Ivo, Gaspard i Ferenc. Ten Ivo, gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. No nie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? On powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiem. Le. A coś tu ciekawego znajdę? Tak ogólnie? Żadnego jakiegoś kurcze... jakiegoś skrzynka? Jakieś coś? Jakiś szkarb? Nie licząc tego, że kurcze jest tu stado tych mew. No dobra, to idziemy tu. I mam plan. Dawaj. Jolo. Dawaj, kurwa. Ja.
mogę was nie zabijać, bo zignorować kompletnie. Ty, faktycznie! Mówiliście mi o tym, że nie warto celować nie wiadomo jak bardzo, tylko o, i on sam strzela. Sztos na maksa! Ile zmarnowanych kurcze minut. Paliłeś Quena? Ty, narka. Siema! Jak tam poszło? Kurcze pieczone, no sztos, szkoda, że dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Jestem w stanie, albo inaczej, szkoda, że dopiero teraz jestem w stanie wykorzystać te informacje, ale no generalnie fajnie, fajnie, naprawdę podoba się to dla mnie. Poszło lepiej niż zakładałem, że pójdzie. Także mega, mega sztosik. Dobra, Kai jest ten chłopak. Wow, 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 panie. O, Ferenc! Tam jesteś. Siema. Widziałeś ja cię. Jużych cię widział. Halo. No słyszę, no. Górnicy? No kurczę, nie zdążyłem podnieść. Nawet nie wiesz, jak się cieszę! Spotkałem twoich przyjaciół. Chodź! Dobra, już schodzę! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Zaraza. Nawet nie sprawdził, nie? I takie, to gamoń. Mogę coś z niego podnieść? Nie, nic. Jakiś dowód na to, że on się tu wykopyrtnął, czy coś? Ech. No dobrze. To jeden z bani. Jeszcze kurczę dwóch. To ten, tamten. Cyk, Quen, dziękuję. Aha. Tutaj tak, tutaj tędyk. Halo? Zaraza. Los, chłop, na górę i o. No się masz. Się masz. Ej, wstawaj. Halo? Jo, do budy mruczek. Wstawaj. Co się dzieje? Coś ty zajebę? Jestem Geralt. Ej, a to nie jest... To nie jest przypadkiem przypowieść o siedmiu krasnoludkach? Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Kim wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter, dla przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Nie gadaj, że on będzie zasypiał po drodze. Tylko czekaj, muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. Arne. No, to w drogę.
Nie gadaj, że będę musiał eskortować. Nie chcę go eskortować. Please. Niech to... Idziesz? Ho. Rany znowu coś. Pokaż, co umiesz. Bo wiedziałem, że tu wyskoczy. I tak się dałem, kurczę, nabrać. O, to silniejszy ode mnie. Wybacz. No wstawaj. Duszej, no co ci chodzi? No weź. No już, już. A mu się noga wiksuje śmiesznie. Ho, idziemy dalej. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Boże. Wychodź. Ho. Idziemy dalej. Czekaj, nie, to nie tutaj idę, Jezu. Przecież jaka Sparda muszę zaprowadzić. Przecież nie będę z nim chodził, jak ten gamoń. Tej kurcze nazad. No zaś te wredne badziewia, no. Mam nadzieję, że idzie. O Boże. Weź się. Dziękuję. Idziesz? Chodź. Idziemy dalej. Wycieczki. Na lewo mamy kwiatki, na prawo mamy kwiatki, a tutaj jakieś zwłoki. Halo, proszę wycieczki. Proszę tuptać szybciej. Proszę mi tutaj. Ono tutaj. Halo. Odpływam, zaraz się wykopy. To moje powiedzonko, halo. Wstawaj. Nie chcę do szkoły. Gościu, nie renerwuj mnie. Jedno masz życie, a tak nim szastasz. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Zbieram znaczki. Tutaj? Nie. Wypadło. Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie za bardzo. Nie bardzo. No idziesz. To miejsce wygląda na bezpieczne. Po prostu wróć, gdy się rozejrzysz. Dobra, gościu, nie będę wyjrzał. Proszę. Czekaj, ty, mogę godzinę się przemedytować? Albo najlepiej do rana? Nie mogę tego zrobić? Dlaczego? No, please! Kropni jesteście twórcy tego tytułu. Siemasz. Robi ci kawestka. Się sfokusowałem na tyle, że kurczę go od razu działy. Aha. Dziabnąłem, w sensie, wiadomo, nie? Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć tego, że lubię sobie tak czasami specjalnie źle powiedzieć. O kurczę, czy tam jest... Czy tam był bies?
Boże, tam jest bies. Dziki, 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 dziki. Uciekał przed biesem. Za wolno. No, no. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. Nie mogę zapisać stanu gry. Dobra, uciekam. Nie no, kurczę, no. Gdzie ja bym z nim nie powalczył? Byku! Ho! Aha, w ogóle nic nie dolatuje, super. Co jest? Że ja oślepłem teraz, tak? Coś. I dziadu jeden ty z drugim. No jakim cudem? Ty, a o tutaj. Chodź, 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 chodź. O kurczę, halo, panie parlamencie. Hola, hola, niedobry człowieku. Toro, toro. Arriba, arriba, czy coś tam. Muchos Iglesias Enrique. I FC Barcelona. Ande comprenda. Kurde, to życie mi się kończy. No trochę przypał, nie? O! I się wykopertnął. Dostanę coś fajnego? W sumie to nic. Pilnowałeś czegoś fajnego? No dali mi tu biesa i żadnego skarbu? Ale rzecz żuncja. No dobra, tego to już nie ma co podnosić. Ty, patrz to. Czy warto jest na tyle ryzykować? Stalowy elfi miecz. Okej. Tam z daleka widziałem. Aha, już mi tego nie pokazujesz, tak? Ty dziadu jeden, oszukańcu ty. Daj mi te oreny z pniaka. O Boże, znowu coś, czekaj. Gdzie mam leść? Tu. Czyli muszę przejść tędy tu, albo tędy tam. Chyba wybiorę tędy tu. Tędy tu nie szedłem. Gorzej, że kurczę, nie mam już... Aha, górą muszę iść. Dobra, nie było tematu. Siema, nara. Nie chce mi się z wami gadać. Leave me alone. Co ci to popiło? Powiedziałem ci leave me alone i co? I mnie nie leave me alone i teraz masz kurczę problem. A co tu jest? Jaskinia. Ciekawe co w niej jest, czekaj. Kot. Dobra, 5. Aha.
czyżby nic? O, proszę. Co? Jakieś dary, 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 dary. Słyszałem. Nic więcej nie ma, dobra. No ale tak, kurczę, w sumie no liczyłem na jakiś legendarny item, jakiś schemacik czy coś, ale no dobra, no niech będzie. Niech będzie, że jestem zadowolony z tego, że mimo wszystko udało się przeżyć. I faktycznie, kurczę, mieliście rację. Co do tego, że no jednak zbroja na odpowiedni level, no robi różnicę. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy? No niech się odezwie. No. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Halo. Gaspar. Coś ty taki niewyraźny. Nie brał rutino skorbiny. Ja zaraz niewyraźny. Nie wyspany jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. No słabo. Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Spoko. Wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. Musiała umrzeć krótko przed naszym przybyciem. Zaczekajmy przy łodzi. Jezu, no. Nie wiem, czemu zawsze mnie to łapie za serducho. Nie, trzeci raz to widzę, czy czwarty tak naprawdę, a kurczę. Niesamowitą robotę zrobili z tą muzyką, która taki klimat daje w ogóle. No kurde, popłakałem się normalnie.
Jezu. Niby wiem, co będzie, a kurczę zawsze. Ach. Szkoda gadać. Widzę, że nauki w Esemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak, powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spalni. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Grmory. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? A Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Valach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłaby chodzić? A Valach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żeby nie wpadła w ręce Eredina. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Valachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Valach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że Dziki Gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. Na ośle chyba. Dobra, krótka przypominajka. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ardskellig, Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Valach zaczął się dusić. To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Valacha w Umę? Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Valach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy Gonu. I przy okazji połowę lasu na Ardskellig.
Ale też dało nam czas na ucieczkę. Avalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez tę klątwę coś poszło nie tak i... nie zdążył. Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, w Velen. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. A potem był Baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni, bo nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował. Mhm. Był wielki jak Tur i szarżował prosto na mnie. A ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie Barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać. Ale nie chciałam im ściągać na głowy dzikiego gonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje. Więc zamiast szukać Avalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i Yen. To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że Straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel Junior. Mhm. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prostak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że się tam umówiliście z Avalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. Na takiej samej zasadzie Eredin potrafi wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak gonu, ucieczka. Następne, co pamiętam, to sny. Tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino, a wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie.
zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Zarza. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. O nie. Dawaj, Gida, ogień szopy. Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. Tyle czasu płynęli. No smutna sprawa, no. Ale kurczę, no czemu mnie to tak łapie za każdym razem? Ta jedna scena w tej grze w ogóle taka jest. Gone everybody pomarańcze. Ty tu stoisz, a ja tańczę. Czyli, że jest git. Ahoj. Witaj, maleńka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich was zapamiętałam. Co? Siostrzyczko. A, siostrzyczko, no no. Tato w ogóle to jest taka... To jest beka, mnie to bawi mega, nie? Ci się bawią w dom. Ona udaje jakąś tam siostrzyczkę. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. Jest taki simp tylko, czy kukol, tylko wersja żeńska. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Taki ostateczny akt desperacji, żeby tylko być blisko, kurczę, i udawać, że wszystko jest ok. Dobrze was znów widzieć. Ja zostawię was może na chwilę. Nara. Triss, daj spokój. Nie, nie. Na pewno się za sobą stęskniliście. A minuta w te czy we w te nikogo nie zbawi. No dobra. Dobrze. To minuta i idziemy, zgoda.
Oj. Trochę to krępujące. 45 sekund. Co? Mamy jeszcze 45 sekund we dwoje. Teraz to już 30. A potem rzucimy wyzwanie dzikiemu Gonowi, więc błagam, wykorzystaj je jakoś. Nie gadaj, że mam wybór. Nie. Cóż, punktów za oryginalność to nie dostaniesz, ale za szczerość... Daję ci okejkę. Chodźmy już. O, żeś wykorzystała ten czas. Mam się normalnie. O, jeszcze biała mewa na mnie, kurczę. Dobra, czekaj, przemedytujmy to, żeby to zniknęło. Czekamy na dziki gon. Spoko, przemedytuję sobie. No dobra, moi drodzy, myślę, że tym samym możemy sobie zakończyć ten odcinek, także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dzionka, trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. To będzie ciężka walka.